Na bazie doświadczenia i współpracy z naszymi klientami podczas tworzenia stron czy aplikacji internetowych często pojawia się pytania dotyczące hostingu. W ogóle czym jest hosting, jak ten hosting przenieść, kiedy go przenieść, jak odróżnić, który hosting jest lepszy. Jakie są w ogóle takie metryki, które można wykorzystać, żeby porównać hosting jeden z drugim. W tym celu właśnie nagrywamy dzisiaj nasz film, bo na podstawie feedbacku od naszych klientów wiemy, jakich informacji nie mają albo jaka wiedza by im się najbardziej przydała, więc właśnie po to dzisiejszy film. Wpadliśmy na pomysł na ten film przez to, że ja też byłem na etapie przenosin domeny. Swoją pierwszą domenę postawiłem na Home'ie. Skusiłem się po prostu na nią przez to, że po prostu była najtańsza chyba ze wszystkich ofert, które widziałem. I chyba to było no, takie średnie podejście, ale to były pierwsze początki otwarcia mojej firmy, więc tutaj już bym się nie spinał. Jakie miałem problemy podczas przenosin? Generalnie stronę przenosiłem około 1,5 tygodnia, bo chciałem już sam do tego dojść, bo jak zacząłem, to już chcę wszystko sam po prostu dokończyć, ale już następnym razem będę pamiętał, żeby to już zostawić w rękach Kuby i chłopaków. I jakie miałem problemy? Przede wszystkim kod auf info. Bardzo długo na niego czekałem, bo chyba około 3-4 dni. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Musiałem papiery wypełniać, podpisywać. Michał, wiesz co, kod auf info może wytłumacz tak na szybko, czym jest, wiesz, bo może nie każdy od razu złapać. Dobra. Generalnie kod auf info jest to taki kod autoryzujący, przez który po prostu, żeby nie było takiej sytuacji, że my podczas przenosin strony, ktoś nam tą stronę ukradnie po prostu. To jest takie jakby zabezpieczenie, że dany hosting wie o tym, że my przenosimy i że my to my. I tyle. Chyba dobrze powiedziałem. Jak coś, to Kuba poprawnie. Tak, tylko szczególnie kod auf info kojarz z domeną, niekoniecznie z hostingiem. To jest tak jakby narzędzie dla hostingu, żeby on się upewnił, że na pewno ty jesteś właścicielem domeny. O, jak on tak. Się już upewni, że po auf info, że ty masz dostęp do tego kodu, to spoko, wiedzą, że Michał jest właścicielem avishot.pl, więc może przenosić, może zmieniać. Racja rzeczywiście. Drugi problem, jaki miałem, to po prostu kopia zapasowa mojej strony. Ja korzystam z platformy WordPress i tutaj miałem też podpowiedzi od Kuby, które tak u mnie średnio działały i musiałem też tak czy siak samemu swoje rozwiązanie znaleźć. Więc to też troszkę czasu zajęło, ale zrobiłem to po prostu za pomocą wtyczki, bo pierwsze sposoby, jakie miałem, to po prostu przenoszenie plików z serwera na serwer nowy, na nowym hostingu. Mhm. I chyba to były takie najtrudniejsze rzeczy, które miałem do zrobienia i jeszcze przyrzedziłem na bazie danych, bo miałem bardzo dużą bazę danych, która nie była zoptymalizowana, a to też jest, myślę, dosyć istotne. Jeśli nie, to poprawnie Kuba. Tak, oczywiście, że tak. Jasna sprawa. I po prostu brakowało mi dosłownie parę mega. I też to może później w filmie po prostu powiemy, jak tą bazę danych zoptymalizować i co to w ogóle jest ta baza danych. Mhm. Jasne. A Michał, to w ogóle przy okazji takie pytanie. Jak mówisz, że przenosiłeś z jednego hostingu na inny, to dlaczego przenosiłeś, powiedz mi? Przenosiłem z tego względu, że jeżeli kupujemy nową domenę, to zawsze są promocje. Stronę możecie kupić tak naprawdę za 100 zł i macie wszystko, hosting, maile, domenę, SSL, tak naprawdę cały komplet. Tylko po prostu jak ten rok się skończy tej promocji, to przyszedł mi rachunek, bo akurat miałem dwie domeny i w tym samym momencie mi się kończyły, to miałem rachunek na prawie 2000. Czaję. I to jest, powiem ci, bardzo, bardzo popularna sprawa. Ja od razu przestrzegłbym. Uważajcie na naprawdę przeczytanie dokładne tej umowy z hostingodawcą, czy właśnie z firmą, która ogarnia wam domenę, bo to jest klasyk. Tak właśnie się robi. Czyli każdy porównuje koszt pierwszego roku i ktoś na przykład ma domenę hosting za 19 zł i to jest w ogóle fizycznie niemożliwe. Nie ma bata, że za tyle to jest rzeczywiście wartość tej domeny i hostingu. No ale oni właśnie nadganiają w drugim i w trzecim roku, bo po roku, jak już wam się nie chce tracić czasu na to, żeby znów optymalizować i przenosić na inny hosting, to oni was na przykład
kasują na 5-6 stów rocznie. I nagle się okazuje, że ten hosting, który mógł kosztować 100 zł rocznie, jest dużo tańszy niż ten, który kosztował 19, a później po 500. Więc uważajcie na to, bo to jest popularna polityka firm właśnie hostingowych czy no, tych usługodawców związanych z domenami. Tak, racja. I ja jeszcze też miałem taką sytuację, że po prostu gdy hosting już mu się wyłączył, skończyła się ważność, ja w ogóle nie miałem do niego dostępu. I ja musiałem dzwonić na infolinię i błagać po prostu, żeby mi na tydzień, na dwa po prostu odblokowali to, żebym ja miał dostęp do FTP, do serwera. Myślę, że nie zawsze takie dobre podejście na infolinii mają. Ja akurat chyba trafiłem na takiego nawet spoko ziomka, więc to też przed tym po prostu przestrzegamy, żeby jakoś się przed tym ustrzec, bo jak już zablokują ten hosting, no to nie macie w ogóle do niego dostępu i często pewnie będzie taka sytuacja, że zmuszą was do tego, żeby to wykupić na kolejny rok, czyli wypowiadać to 1000 zł. Nie? Jasne, jasne. I zobaczcie, można podejść do tematu w ten sposób, żeby tak jakby zrobić taką inwestycję długoterminową, czyli raz poświęcić trochę czasu na rozkminę i research takich hostingów, którą my właśnie teraz robimy i zaraz wam powiemy co i jak, i podjąć od razu decyzję dobrą. Czyli nawet jeśli wykupicie hosting na jakiejś platformie premium, droższej, która jest przygotowana na skalowanie waszego biznesu w przyszłości, to ona na początek może dać wam pakiet jakiś taki naprawdę niski, dość tani. Ale macie pewność, że nie będziecie musieli za rok czy za dwa, nawet jak wasza platforma wystrzeli w kosmos, przenosić się na inny hosting, bo ta platforma oferuje wyższy pakiet, który wciąż jest wystarczający i dobry. I kilka takich przykładów dziś wam podamy, bo naprawdę są mega fajne firmy i polskie, i zagraniczne, które oferują super jakość tych usług. I co najważniejsze, to jest bardzo wygodne. My już przetestowaliśmy no, chyba dziesiątki hostingów polskich. Myślę, że zagranicznych też już kilka solidnych przetestowaliśmy i na takie smaczki zwrócimy wam uwagę też w tym filmie. Super. Dobra. Zacznijmy od tego w ogóle, co to jest hosting i domena. Poruszmy takie tak naprawdę podstawowe pojęcia, bo myślę, że też na pewno nie każdy o tym wie. Jasne. Ja kiedyś spotkałem się z świetną taką parafrazą, bardziej przenośnią. Domeny i hostingu na taki łatwiejszy temat, jakim jest dom i adres. I to jest bardzo fajne porównanie. Dzięki Kamili Paradowskiej, także dziękuję Kamile, jeśli kiedyś będziesz to oglądała, dzięki. Jeśli chodzi o domenę, domena jest czymś takim jak nasz adres zamieszkania. Czyli mieszkamy na przykład na Warszawskiej 12, mieszkania 55. To jest nasza domena. Jeśli powiem Michałowi, że mieszkam właśnie na tej ulicy w mieszkaniu o takim numerze, to on wie, gdzie mnie znaleźć. Wpiszę to, jak dojadę, czy tam w Google i ogarnie, gdzie jestem. I tak samo działają przeglądarki, które wyszukują nas po konkretnej nazwie. Jak zobaczycie na przykład nazwę avishot.pl albo kryptonum.eu, to jest dokładnie nasz adres. Może nie zamieszkania, ale internetowy. Więc dzięki temu każdy wie, gdzie nas może znaleźć. Słucham, sorry? Nasz adres zamieszkania w internecie. No, dokładnie. Fajna to jest analogia, bo myślę, że dobrze się wbija w głowę. Jak już mamy taki adres, to on nie wiąże się tylko z tym, że mamy w tym konkretnym miejscu stronę internetową, ale dużo więcej innych rzeczy, bo możemy wykorzystać tę domenę, mając kod AUF Info, czyli mając prawa własności do tej domeny, możemy wykorzystać domenę do stworzenia adresów mailowych pod tą domeną. To jest dużo bardziej profesjonalne. Nie mamy na przykład kuba@buziaczek.pl, tylko mamy kuba@kryptonum.eu. I bardzo szybko widać, że w tej domenie jest cała firma, organizacja. Czyli jak napisze do was Michał, czy napisze do was Damian, czy ktokolwiek inny od nas z firmy, to będziecie mieć właśnie ten przyrosty kryptonum.eu. Więc znów można podbić autorytet firmy, bo spotkałem się już wiele razy z tym, że firma nawet kupowała domenę tylko po to, żeby mieć sygnowaną tą domeną swoje maile. Nie tworzyli strony internetowej, ale chcieli mieć na przykład biuro@remonty.pl. Rzucam domenę, nie przyjmę. Przerwę. Czy to jest konieczne, jakby wykupywać swoją domenę, czy na przykład możesz wykupić swoją nazwę na przykład na Gmailu? Chodzi ci o G Suite, o pakiet taki premium G Suite, że możesz mieć konkretną domenę. Tak, oczywiście. I G Suite po prostu daje ci ten produkt, jaką jest domena dedykowana. I to jest bardzo wygodne i zarąbiście polecam pakiet G Suite'a, tylko uwaga, jest drogi. Porównując do wszystkich innych rzeczy, naprawdę jest drogi, bo tam za jednego maila są koszty rzędu 20-40 zł miesięcznie, takiego podstawowego, za jeden mail. Przemyślcie sobie, jak macie 30 osób w firmie, spore koszty mogą się porobić. No rzeczywiście, no tak. No,
A wiele hostingów umożliwia na przykład rejestrację domeny u siebie i na przykład nieograniczoną liczbę adresów e-mail i złoto. I to jest czynnik, na który powinniście mega zwracać uwagę podczas szukania hostingu. Szukać taki, który coś takiego umożliwia, bo pozwala wam to się skalować łatwo w przyszłości. Okej, okay. Dziękuję Ci Kuba za tą łatwą przenośnię. Mam nadzieję, że każdy sobie to lepiej zapamięta. Adres będzie. I teraz tak, gdzie warto przenieść ten hosting i jaki hosting wybrać? Bo nie każdy ma też bloga, nie każdy ma też sklep internetowy, bo to są jakby dwie różne platformy i dwa różne hostingi, które my potrzebujemy. Więc jaki hosting na sklep internetowy, a jaki hosting na bloga? To jest bardzo popularne pytanie i nie chcę jakoś go demonizować, ale uważam, że nie do końca jest przemyślany, wiesz? Bo ja zupełnie bym nie łączył tematu hostingu z tym, co na tym hostingu się znajduje. Są jakieś smaczki pod względem jakichś dedykowanych hostingów na daną usługę, ale to na pewno nie jest blog ani e-commerce. Blog i e-commerce są bardzo proste rzeczy. To nie jest jakaś potężna infrastruktura jakiejś wielkiej aplikacji na cały świat, tylko to jest prosty e-commerce, spoko. To jest już przebadane, obcykane od 20 lat i to jest nic trudnego. I każdy hosting jest na to przygotowany. Patrzmy na e-commerce czy bloga jak na aplikację, która jest na serwerze. To, jak ta aplikacja jest ciężka, jak ma dużo obrazów, jak ma dużo produktów, jak jest wielka, to są jedyne czynniki, jakie wpływają na dobór hostingu. Czyli im coś bardziej skomplikowanego, potrzebujemy lepszy serwer, czyli lepszy hosting. Tyle, koniec tematu. Czyli jak, Nie rozumiejmy, co jest pod spodem. okay, czyli jak ktoś ma po prostu zamiar otworzyć sklep internetowy, gdzie będzie sprzedawał ciuchy, jak przewidzieć wielkość tego hostingu? No bo też wielkość hostingu my wybieramy. Jak my mamy dobrać to po prostu pod naszą stronę? Jasne, że tak. Bardzo fajne pytanie. Dzięki Michał za to, bo również mega popularne. Nie próbujmy planować rzeczy na kilka lat do przodu. Serio, biznes online zmienia się tak szybko i chodzi o to, żeby mieć wystarczającą wiedzę, żeby umieć zareagować w odpowiednim momencie. Czyli nie próbujcie optymalizować kosmicznie waszej strony na to, jak będziecie wielcy za 3 lata. Serio, uczcie się po drodze, odpalcie minimalny ten hosting. Jeśli szybkość wczytywania strony jest odpowiednia, hosting jest OK i wszystko działa w porządku, koniec, nie myślcie o temacie. Zajmijcie się biznesem. Jak biznes wystrzeli w kosmos, to wtedy kontaktujecie się z dobrym hostingodawcą, z którym już nawiązaliście współpracę i prosicie po prostu o podbicie wersji na prawdopodobnie VPS, czyli Virtual Private Server, albo jakieś dedykowane rozwiązanie. Czyli zazwyczaj hostingi działają w ten sposób, że jest tak zwany shared hosting, czyli hosting współdzielony. Działa to na takiej zasadzie, że firmy hostingowe mają potężne serwery, na których jest hostowanych kilkaset różnych stron. Więc używamy z tego tortu, tej mocy obliczeniowej, my malutki taki wycinek. VPS, czyli Virtual Private Server, możecie rozumieć jako ten tort dla nas samych. Czyli my mamy dostęp zawsze do wszystkich zasobów i bez względu na to, ktokolwiek co innego robi w necie, nie wpływa to w ogóle na działanie naszej strony. Dużo bardziej stabilne, dużo szybciej działa taka strona, dużo droższe. Rozumiem. Czyli ogólnie serwer to jest taki komputer gdzieś umiejscowiony na świecie, z którego my tak naprawdę korzystamy, bo stronę też możemy sobie odpalić na swoim komputerze, tylko musiałby być cały czas włączony. Tak, musiałby być odpalony 24 na dobę i serwować cały czas tą naszą stronę innym ludziom. I weźmy pod uwagę, że mega Michał tutaj fajnie o tym powiedziałeś i to jest uproszczony model, bo firmy hostingowe nie mają jednego serwera. To jest potężna sieć serwerów, które są tak strategicznie umieszczone na całym świecie, żebym na przykład ja, będąc w Warszawie, mógł szybko pobrać twoją stronę. A jak pobierze osoba będąca w Australii twoją stronę? Również fajnie, jakby na serwerze tego hostingu w Australii była twoja strona rozpropagowana. I to jest tak zwany, może upraszczam trochę, ale to jest właśnie taki broadcast strony po całym świecie. CDN. Jak używamy na przykład hostingu Netlify, Vercel i tym podobnych, to często mówię o tym, że jest bardzo duża przewaga nad hostingami polskimi. Właśnie o tym myśląc. Bo ja już myślę o takiej arenie międzynarodowej i stronie, która ma być super się szybko wczytywać w Polsce, w Chinach i w Australii. To wtedy już się wchodzi właśnie w takie premium, powiedzmy, hostingi. Okej. Okay. No dobra, czyli tak, pierwszy etap tak naprawdę mamy ze sobą. Kod uzyskaliśmy, hosting przenieśliśmy właśnie. A propos hostingu i domeny, czy możesz nam polecić jakieś hostingi, z których wy korzystacie i czy możecie jakieś po prostu polecić? Tak, na pewno wszystkie rzeczy, które dziś wymieniamy, jakiekolwiek linki znajdziecie pod opisem tego filmu.
I teraz na bazie doświadczenia wymienię Wam nie w konkretnej kolejności, więc nie patrzcie, że pierwsza to najlepsza. Na pewno polecam CyberFolks, polską firmę, bardzo fajna. TheCamels.pl, wszystkie są z przyrostkiem.pl. TheCamels, dlatego że no, bardzo wysoka jakość usług, super zrobiony portal. Poznałem również właściciela na którymś WordCampie, na takich warsztatach WordPressowych. Świetny człowiek, ma mega wiedzę, doświadczenie i w ogóle fajny człowiek, więc polecam. LH.pl, dwie literki. LH niesamowicie się rozwinęło w ostatnich latach i podnieśli bardzo jakość swoich usług. Trzy takie rzeczy uważam, że są fajne, nowoczesne. Na pewno CyberFolks i TheCamels są zdecydowanie bardziej user-friendly, przyjazne użytkownikowi niż lh.pl. LH na pewno jest najtańszy spośród tych trzech rozwiązań. To takie trzy. Okej, okay, no to wiemy, z czego korzystać. To może powiemy jeszcze o SSL, bo o tym nie mówiliśmy. Czy jest to ważne? Czy to jest potrzebne na każdą stronę internetową? Czy niekoniecznie? No, co ci możesz opowiedzieć na SSL? Jasne, że tak. SSL to jest, tak naprawdę wiecie co? To jest ciekawe, że tego skrótu się wciąż używa SSL, a on jest niepoprawny. Powinno się używać skrótu TLS, bo SSL już dobre 10-15 lat temu stał się deprecated. Deprecated, czyli nieważny, zacofany. Protokoły są podbijane wersjami. Tak jak aktualizujesz sobie Windowsa, tak samo się aktualizuje wersję protokołów. I ten TLS jest jedynym tak naprawdę bezpiecznym. Nie będę wchodził w szczegóły tego protokołu. Chodzi o to, że cały ruch, który leci przez SSL-a czy tam TLS-a, jest szyfrowany. Chodzi o to, że jakiekolwiek dane naszych użytkowników, dane zakupowe i tak dalej są szyfrowane i nikt, kto nam się wepnie w ruch sieciowy, na przykład w kafejce internetowej, nie jest w stanie przechwycić tego ruchu i przeczytać wszystko, co leci siecią. Więc i teraz Michał pytasz, czy jest potrzebny na wszystkich stronach? Jest wymagany wręcz, wiesz? Google już od 4 lat wywala w ogóle z ruchu strony internetowe, które SSL-a nie mają. Więc jeśli chcecie być widoczni w wyszukiwarce, to SSL jest konieczne. To jest już teraz standard. I nie dajcie się też nabrać na potężne koszty certyfikatów SSL, bo to nie jest konieczne zawsze. Jak nie macie potężnej organizacji, która nie wymaga na przykład certyfikatów tam o podwyższonym poziomie zaufania, to wystarczy wam darmowy certyfikat Let's Encrypt. Kolejny link, który podeślę Wam w opisie tego filmu. Wszyscy hostingodawcy, o których dziś mówiłem, ta trójka, ogarniają Wam taki certyfikat na 3 kliknięcia. Dosłownie, po zalogowaniu do panelu jest wystaw certyfikat SSL, pyk, aktywuj, aktywny certyfikat, wszystko jest po HTTPS-ie. Czyli na HTTPS mam na myśli to, że jak macie adres w przeglądarce, to jak wchodzicie na avishot.pl, to na początku macie HTTPS i taką kółeczkę zamkniętą. Ona świadczy o tym, że cały ruch jest szyfrowany i jak wyślecie formularz kontaktowy do Michała, to nabandnik inny tego ruchu nie przechwyci, będzie bezpiecznie, jest szyfrowany, jest OK. Dobra, a na pewno zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście te dane wypływają, choć pewnie rzadko, ale kto za to ponosi jakby odpowiedzialność? Czy ja jako właściciel strony Avishot, czy raczej mój hostingodawca? Mówisz o takim przypadku, jak przed chwilką mówiliśmy, tak? Że coś jest HTTP, jest nieszyfrowane, to Nie, nie, nie. absolutnie. Ja mówię o przypadku, gdzie mamy zabezpieczoną stronę, mamy ten protokół TLS. I po prostu no, nasze dane wypływają, powiedzmy, dużego sklepu internetowego, 2000 klientów. Dane wypływają gdzieś w świat, i teraz kto ponosi za to odpowiedzialność? Czy my, właściciel, czy hostingodawca? Kurde, wiesz co, trochę to jest pytanie już też prawnicze, wiesz? Nie jestem w stanie ci 100% tak powiedzieć, ale jestem pewien, że po uszach dostaniesz ty na pewno również. Nie ma opcji, że to zejdzie tylko na hostingodawcę, wiesz? Bo hostingodawca daje ci serwer. To, co ty robisz na tym serwerze, zazwyczaj w umowach z hostingodawcami działa tak, że to ty jesteś osobą odpowiedzialną. Bo wiesz, to jest twoja przestrzeń w internecie. On ci daje moc obliczeniową i tyle, wiesz? Oczywiście on weryfikuje, czy ty nie robisz jakichś machlojek, jakiejś szarej strefy, czy jakiegoś takiego dziwnych, nielegalnych rzeczy hakerskich, ale no poza tym, jak wypłyną takie dane, raczej to będzie twoja odpowiedzialność. Tylko weź pod uwagę, Michał, to co powiedziałeś. Jeśli strona jest odpowiednio zabezpieczona, jest certyfikat SSL i tak dalej, naprawdę jest mega mało sytuacji, w których z twojej winy coś by się na niej stało. Zazwyczaj to będzie wina hostingodawcy. Coś na serwerze nie było podbite, jakaś aktualizacja nie podbita i była podatność bezpieczeństwa, którą wykorzystał haker. To zazwyczaj jest coś takiego, wiesz? I to jest wtedy odpowiedzialność 100% hostingodawcy.
No dobra, to już dalej z zabezpieczeniami już się nie zajmujmy, bo mieliśmy chyba live'a na ten temat, więc też gdzieś tam niżej podlinkujemy. Albo podeślijmy do Kamili, wiesz, dobrych zasad cyberbezpieczeństwa, bo tam sporo na ten temat porozmawialiśmy, serdecznie zapraszam, fajnie. Dobra, to gdzieś się tutaj na górze pojawi albo po prostu w opisie. Dobra, byliśmy przy temacie maili. Jeszcze raz te maile po prostu pomówimy o nich z tego względu, że to też jest dosyć ważna kwestia podczas przenosin naszej strony, bo każdy chciałby, żeby te maile były zachowane i żeby po prostu nam nigdzie nie pouciekały. I teraz jak wygląda migracja danych maili? Co to jest IMAP? Powiemy, co to jest IMAP, z jakiego protokołu, tak dobrze mówię, warto korzystać w mailach. No, to oddaję głos Kubie, niech tutaj rozpowie na temat maili, jak to wszystko wygląda. Rozpowiadam, dobra. Dobra, jeśli chodzi o maile, to jest bardzo ważna sprawa, żeby nie utracić żadnego ruchu czy jakiegoś archiwum maili podczas przenoszenia hostingu. I to jest mega wymagające, bo dopiero teraz hostingi przez ostatnie kilka lat dogoniły to tak technicznie, że to nie jest trudne do zrobienia. Kiedyś trzeba było naprawdę kminić eksport tych danych ręcznie, trzeba było importować te maile i w trakcie też dużo rzeczy się działo, to było niewygodne. Aktualnie żaden problem. Protokół, o którym Michał powiedział, IMAP i protokół POP3, to są dwa protokoły właśnie powiązane ze skrzynką pocztową. Zwróćcie uwagę na to, jak zakładacie sobie konto mailowe, żeby od razu domyślnie wykorzystywać protokół IMAP. Umożliwi Wam to bardzo łatwą synchronizację później tych wiadomości między jednym serwerem, który już macie i serwerem, na który przenosicie. Tak jak Michał na przykład z doświadczenia teraz przenosił maile na OVH, to na tym OVH mówił, że dosłownie zrobił to w chwilę, kilka kliknięć. Oni mieli własny taki konfigurator, który umożliwił wpisanie kilku danych logowania, czyli Michał uwierzytelnił się, że rzeczywiście ma dostęp do tej domeny. Po tym jak się uwierzytelnił, kliknął pewnie synchronizuj, czy tam importuj maile. Wszystkie maile zostały zaciągnięte, więc jest elegancko. Tak, to miałem problem akurat na OVH, bo miałem zapisywane kontakty również na tej skrzynce. Jak wybrałem protokół IMAP, to miałem tylko i wyłącznie możliwość przeniesienia poczty, ale nie miałem możliwości wybrania kontaktów i tam jeszcze jakieś inne opcje były. I było tylko możliwość przeniesienia danych mailowych, no nie? I tak będzie. I to bierzcie pod uwagę. Bardzo niewiele hostingów umożliwi Wam przeniesienie tej samej struktury. To muszą być hostingi, które mają zbudowane właśnie strukturę danych albo parsują te dane między sobą i rozumieją je. Rzadko który hosting jest kompatybilny jeden z drugim. To też jest trochę biznesowa rzecz. No, raczej nie chcę być kompatybilny z kimś innym, no bo znaczy to, że mogą łatwo przenosić dane między sobą, prawda? Trochę chcą nam utrudnić życie, tak mi się wydaje. Także pamiętajcie o tym, jak macie foldery, kontakty i tak dalej, prawdopodobnie to stracicie. Tak, więc no raczej większość maili zazwyczaj jest po prostu zapisywana w aplikacji na komputerze, tak? Jak my korzystamy akurat z Maca, no to mi się to wszystko zostało na PC-cie, więc nawet jakbym zmieniał, resetował komputer czy cokolwiek, więc to i tak czy siak by zostało. Więc pamiętajcie. A to też, na Apple ID to masz. No. Więc pamiętajcie, żeby sobie to po prostu kontakty, jeśli są mega ważne, no to trzymajcie sobie gdzieś w plikach na dysku. To Michał, w przypadku maili chciałem jeszcze jedną rzecz właśnie dodać i drugi raz już na nią zwracam uwagę, ale to jest cholernie ważne, żeby pamiętać o tym, żeby upewnić się, że dany hostingodawca umożliwia Wam rejestrowanie darmowe maili. Na przykład liczba nieograniczona albo na przykład do 100-200 maili za darmo, bo to generuje potężne koszty. Powiem Wam, że kiedyś ja się nadziałem na to dobre, nie wiem, 4-5 lat temu, nie przemyślałem tego tematu i właśnie wiążąc się z G Suite'em, bardzo fajna usługa od Google'a, czyli taka profesjonalna skrzynka w naszej domenie, kryptonum.eu, mega nas kosztowała dużo po kieszeni, bo mieliśmy tam 6 chyba maili, to wyobraźcie sobie, że za każdego maila płaciliśmy około 35 zł miesięcznie. Razy 6, 210 zł, razy 12, 2,5 tysiąca za maila. No, uważam, że w tej skali to boli. No, bardzo boli, na pewno boli. No, ja aktualnie, jeśli chodzi o maile, płacę 40 zł na rok. Bo ja sobie. Okej, ale to jest jeden mail, czy w ogóle za maile wszystkie? No, nieograniczona ilość, z tego co mi wiadomo, na OVH. No i piękna sprawa. Jest to właśnie opcja Pro, gdzie mam jakby powiększoną przestrzeń na maile, ale też
była opcja jakby za darmo przy zakupie hostingu. Miałem tam maksymalnie 10 maili, one też tam były chyba do 1 giga albo do 2. Ja sobie wykupiłem opcję Pro, bo też to nie są jakieś duże pieniądze, więc lepiej wolałem sobie po prostu większą przestrzeń dyskową wykupić. Przestrzeń na maila. No. Co tutaj dalej? Kopia zapasowa waszego WordPressa. Bo ja podczas właśnie tej kopii zapasowej no nie mogłem do tego dojść. Bardzo dużo dni straciłem, a niepotrzebnie. I po prostu pokażę wam, jak to w najprostszy sposób. Dwa etapy mamy takie, które możemy zrobić, tak? Mhm. Dwa sposoby, wiesz? Ja bym to podzielił na dwa sposoby. Czyli jeden intuicyjny i powinien zadziałać w 90% przypadków. Wykorzystujemy gotową wtyczkę, która umożliwia kopię bazy danych, wszystkich danych WordPressa. Nie stracicie większości rzeczy, ale w sytuacjach specyficznych tym już powinien się zająć ktoś techniczny, żeby się upewnić, że niczego nie stracicie, ale to opyka większość stron. Czyli wykorzystujemy wtyczkę All-in-One WP Migration. To jest wtyczka, którą polecam, używałem wielokrotnie. Jest jeszcze kilka innych alternatywnych. Podeślę wam linki do czegoś takiego, co się sprawdziło w naszym przypadku. Wiem, że Michał mówiłeś o DB Backup Manager. No wiem, że jest naprawdę mnóstwo tych wtyczek, nie chcę teraz rzucać nazwami. Ja je przygotuję i będziecie mieli właśnie... To jest do optymalizacji bazy danych, a do kopii zapasowej WordPressa ja używałem WP Vivid. I ta wtyczka działała na takiej zasadzie, że mogłem sobie całego WordPressa ściągnąć na dysk, ale też była opcja poprzez klucz. Na jednym hostingu wypluwałem sobie klucz z WordPressa, i na drugim hostingu na WordPressie musiałem zainstalować tą samą wtyczkę i wkleić tam ten sam kod, i to się synchronizowało i z serwera na serwer automatycznie się WordPress przesłał. I trwało to dosłownie 2 minuty i miałem identycznego WordPressa jak na poprzednim. Przed eksportem całego WordPressa pamiętajcie o tym, że mega jest ważne to, żeby to zajmowało jak najmniej miejsca. Czyli uważajcie na takie rzeczy jak na przykład niezoptymalizowane obrazki, potężne wideo, które są wrzucone na hosting, bo to jest zupełnie nieprzydatne, a może być nieprzydatne, a nagle będziecie musieli eksportować kilkaset mega, jak nie kilka giga. Niektóre strony widziałem takie byczki. I zwróćcie uwagę również, że oprócz tej optymalizacji zdjęć, wycięcia zdjęć, mediów i tak dalej, trzeba zoptymalizować bazę danych. To też pozwoli wam na zmniejszenie pamięci, jaką zajmuje cała strona. Strona nie powinna zajmować więcej niż 150-200 mega, nie biorąc pod uwagę obrazów czy jakichś dużych asetów na tej stronie. Mówiąc o WordPressie. No. Okej. Dzięki zoptymalizowanej bazie danych ta strona będzie się o wiele szybciej ładowała. Czy to prawda? Raczej tak. Muszę powiedzieć, to zależy, bo optymalizacja nie zawsze musi przyspieszać tylko działanie samej strony. Zależy od, wiesz, algorytmu pod spodem i co w ogóle zostało zoptymalizowane. No dobra, na ten odcinek to chyba byłoby wszystko, bo już i tak dosyć długo rozmawiamy. Zapraszamy do kolejnego. W kolejnym już będziemy przenosić WordPressa na WordPressa, więc zobaczcie wszystko, jak to wygląda krok po kroku. I myślę, że możemy nawet moją stronę sklonować. Co ty na to? No spoko, spoko. Moja stoi na WordPressie, więc nie będzie żadnego problemu. No więc będzie ciekawy. Dobra, a Wiszot pojawi się w wielu miejscach w internecie. Dobrze, dobrze. Jestem, że tak. Dobra, Michał, dzięki wielkie. Miłego dnia. Trzymajcie się. Siema. Dobra, siema.